ogryzek jak zwykle spóźniony. Płatki same się nie zjedzą. Chyba, że to te cynamonowe z reklamy. W każdym razie witam Was w nowym roku szkolnym. W drugiej klasie dojdzie kilka nowych przedmiotów. Na przykład plastyka, muzyka czy technika. A kiedy będzie wycieczka szkolna? To znaczy kolonia? Od 25 do 29 września. Pojedziemy do Zakopanego. Cena wynosi 300 zł. Ale ma pani wielkiego pryszczola. A czy na kolonii będziemy się uczyć? Oczywiście, moi kochani. Nauka to zabawa. Ten znowu zaczyna swoje. Plan lekcji macie na stronie internetowej do zobaczenia jutro. A zatem witam w pierwszym dniu zajęć. Przed Wami długi rok. Paniusiu, Ty nawet nie wiesz, co Cię czeka. Najpierw jednak wybierzemy klasowego przewodniczącego. Podnieść ręce, kto chce startować. Okej, czyli Kujon, Magda i Hubert. Ty nie? Co się stało, Gryziu? Boisz się kompromitacji? Blada ta pociara. Już ja ci pokażę. Zatem głosujemy. Kujon 2, Magda 4, Hubert 8. Gratulacje, Hubert. Zostałeś przewodniczącym. Magda zastępcą, a Kujon skarbnikiem. Na pewno nie chciałeś. Nie, w tym roku skupiam się na czym innym. Co teraz mamy? Polski. Zaraz będę. Ktoś wie, gdzie jest ogryzek? Był na poprzedniej lekcji. Nie mam pojęcia. Przepraszam za spóźnienie. Byłem u dyrektora. Oto informacje. O rety. Gratulacje, ogryzek. Ogryzek został przewodniczącym samorządu szkolnego. Ale co to oznacza? To moja droga. Oznaczam, że mam teraz władzę nad wszystkimi w tej szkole. Dokładnie tak. Nad panią też. W tym roku mogę ustalać zastępstwa, zwalniać uczniów do domu, organizować dyskoteki i konkursy oraz zarządzać finansami. Mam nadzieję, że nie zaczniemy dziś nauki. Nie kupiłem książek. Spokojnie, pierwsza lekcja to zawsze lekcja organizacyjna. Otwieramy na stronie 10. Magda, przeczytaj fragment tekstu Adama Mickiewicza. Niebo było niebieskie niczym morze lśniące w blasku słońca. Ogryzek, wytłumacz, co autor miał na myśli, czytając ten fragment. Zaciąłem się. Dzień dobry, jestem z przeszłości. Rany, kobieto, chodziło mi o to, że niebo i morze mają podobny kolor. Te nauczycielki zawsze coś pokręcą. Pozdrawiam kanał Ogryzka. Adam Mickiewicz. Jednorożce. Autor miał na myśli, że niebo jest tego samego koloru co morze.